odcinku będziemy gościć prezesa klubu Toastmasters przy UMK, czy na UMK, jak możemy to nazwać? Myślę, że to jest klub działający przy UMK, ponieważ większość osób to studenci, ale tak naprawdę to nie tylko studenci tworzą nasz klub, ale również osoby, które zajmują się biznesem, dlatego jest to klub działający przy UMK. A co to jest tak naprawdę Toastmasters? To można odpowiedzieć w bardzo prosty sposób. Toastmasters to nauka przywództwa, nauka wystąpień publicznych, nauka właściwej argumentacji i rozmawiania z innymi osobami. A do czego tak naprawdę może się przydać studentom Toastmasters? Jakie kompetencje on rozwija? Przede wszystkim rozwija to kompetencje miękkie, które są teraz bardzo pożądane wśród pracodawców. Możemy nauczyć się, w jak właściwy sposób przeprowadzać prezentację na wydziale, jak dobrze zaprezentować się przed wykładowcą, w jaki sposób dobrze obronić swój licencjat bądź pracę magisterską. Mhm. Na przykład, nie wiem, w jaki sposób przekonać swojego wykładowcę, żeby przełożył egzamin po tydzień później. Uczymy się perswazji, skutecznej perswazji. Zdecydowanie. Co tydzień uczymy się tego, jak przekonać innych osób, jak przekonać inne osoby do nas i jak przekonać te osoby do naszych pomysłów, co jest ważniejsze. A kiedy się spotykacie? Spotykamy się w każdą środę na Wydziale teraz Biologii i Ochrony Środowiska w sali numer 1. Na UMK w Toruniu? Tak, oczywiście. No to dobrze. Będziemy wiedzieć, gdzie mam trafić. Mam nadzieję. Jak długo trwają takie spotkania i czego można się po nich spodziewać? Spotkania trwają przeważnie około 1,5 godziny, czasami 2. Jeśli osoby są bardzo chętne, żeby się wypowiadać, wtedy spokojnie przedłużamy spotkania, a jak może miałaś okazję uczestniczyć już w naszych spotkaniach. Zawsze drugie bezpośrednio nie, ale w innych tak. Sama dobrze wiesz, że Toastmasterzy kochają opowiadać o sobie i o wszystkim, co robią. Dlatego nasze spotkania często się przedłużają, ale zawsze są w bardzo miłej atmosferze. I takie spotkania mają swój cykl, tak zwaną agendę. Jedna osoba prowadzi spotkanie, jest Toastmasterem wieczoru, pozostałe osoby pełnią różne funkcje. Jedna osoba pełni funkcję chronometrażysty, mierzy czas, pokazuje nam na kartkach, na jakim etapie swojej wypowiedzi jesteśmy. Kolejna osoba jest od modulacji głosem. Zawsze, kiedy mówimy co nam się często zdarza, jest taka jedna osoba, która siedzi z dzwoneczkiem i nam wydzwania wszystkie nasze błędy. Trzecia osoba jest od gramatyki. Wszystkie błędy gramatyczne są nam wypisywane i na sam koniec dowiadujemy się, co złego zrobiliśmy, ale również te dobre rzeczy. Na przykład, nie wiem, porównanie, jakieś epitety, piękne słownictwo jest zawsze podkreślane na naszym spotkaniu. No i oprócz tego mowy. Mowy są improwizowane oraz wcześniej przygotowane. I są osoby, które bezpośrednio oceniają każdego mówcę. A czy jest jakiś szablon konkretny do tworzenia tych spotkań? Czy osoby przemawiające po prostu przemawiają sobie z wyskoku, czy jak to wygląda? Co ważne, trzeba wspomnieć o tym, że nasze kluby mają już ponad 100-letnią tradycję, więc mamy taki bagaż doświadczeń z całego świata tak naprawdę. I są dla nas przygotowane dwie książki. Jedna jest dla kompetentnego mówcy, druga jest dla kompetentnego lidera. I tam opisane są nasze ścieżki. Ścieżka jest przeprowadzona w 10 krokach. I tam każdy krok jest dokładnie opisany i dzięki temu wiemy, co w każdej mowie bądź projekcie mamy zrealizować. Aha, czyli ten pierwszy projekt, słyszałam, że on się nazywa tak zwanym icebreakerem. Tak. Na czym to polega? To jest najtrudniejszy, bo pierwszy projekt, ale zarazem jest najciekawszy. Wszyscy zawsze nie możemy się doczekać, kiedy ktoś ma wygłosić swoją pierwszą mowę w klubie Toastmasters, ponieważ ta mowa jest o tej właśnie osobie. Ona musi się nam przedstawić, opowiedzieć o tym, co do tej pory robiła, tak żebyśmy my poznali ją z każdej praktycznie strony i później mogli łatwiej z nią nawiązać kontakt. Nie. Czyli to jest tak naprawdę oswojenie się ze sceną. Tak, oswojenie się ze sceną, tak, jasne. Można też to nazwać takim listem motywacyjnym do naszego klubu, tak? Chcę teraz uczestniczyć, chodzić na spotkania razem z wami i chciałabym, żebyście mnie lepiej poznali. A jak wyglądały twoje pierwsze spotkanie w klubie Toastmasters? Jaka była twoja pierwsza mowa? Szczerze mówiąc, studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną. Tak. Od dziecka zawsze myślałam, że wystąpienia publiczne nie są dla mnie straszne, nie bałam się ich. Ale kiedy przyszłam do klubu Toastmasters, co teraz sobie trudno wyobrazić, po prostu bałam się, kiedy usłyszałam, że mam coś powiedzieć.
wszyscy są pięknie ubrani, każdy wysławia się w bardzo dobry sposób i ja teraz mam coś powiedzieć. No tak, to były ciężkie chwile, ale pamiętam moją pierwszą mowę, odebrałam same dobre rzeczy ze strony widowni i naprawdę było dobrze i to jest właśnie przełamanie lodów dosłownie. Tutaj bardzo duże wsparcie też zauważyłam, bo w innych klubach, to zależy jaka jest struktura i w sumie zasada innych klubów, ale jest zupełnie inaczej. Wiem, że niektórzy potrafią być bardzo surowi podczas tych pierwszych projektów, natomiast ja jestem takiego zdania, że kiedy ktoś wychodzi na scenę, to trzeba mu tak długo klaskać, żeby on poczuł tą chęć, że następnym razem będzie na pewno lepiej. Zdecydowanie. Beznadziejnie. Chociaż na pewno nie mówimy, żeby było beznadziejnie. Nie. Oklaski są bardzo ważne w naszym klubie. Co ważne, kiedy ktoś wychodzi na scenę, klaszczemy tak długo, dopóki nie pojawi się na samym środku i nie będzie gotowy, żeby zacząć mówić. Poza tym osoby oceniające u nas już są bardzo doświadczonymi mówcami. Wiedzą, w jaki sposób zmotywować te osoby, ale też w dobry sposób przedstawić konstruktywną krytykę, co jest bardzo ważne w klubie Toastmasters. Powiedz, podczas spotkań klubu Toastmasters mówiłaś też, że są osoby funkcyjne. Czy one są specjalnie jakoś wykwalifikowane? To jest tak, że przychodząc na spotkania, jakby zdobywasz nowe kompetencje. Widzisz, w jaki sposób radzą sobie inne osoby i na podstawie tego możesz sama przygotować się do funkcji. I co ważne, jeszcze tydzień wcześniej każda z osób, która zapisała się na funkcję, na przykład funkcję gramatyka, dostaje taką wiedzę w pigułce od naszego klubu. I tam jest zapisane wszystko, w którym momencie na przykład powinnaś podnosić zieloną kartkę, w którym momencie czerwoną, na co zwrócić uwagę i w jaki sposób również dokonać oceny na sam koniec spotkania. Mówiłaś, że Toastmasters ma ponad 100-letnie doświadczenie. Gdzie Toastmasters się urodziła? Toastmasters urodziło się w latach 20. w Kalifornii. I właśnie tam powstał pierwszy klub. Pierwszy klub wyglądał inaczej niż te kluby znane teraz. Tam spotykało się kilku mężczyzn. Co ważne, kobiety mogą uczestniczyć w klubach Toastmasters chyba od lat 50. jakoś, teraz dokładnie nie pamiętam. Ale... I dlatego my się spotykamy dzisiaj. Właśnie. U mnie w klubie w sumie chyba też jest więcej kobiet. Tak, ale wracając do tamtych czasów. Wtedy sami mężczyźni spotykali się po prostu przy długim stole i tam prowadzili długie konwersacje. I dzięki temu ćwiczyli zdolność dobrego wypowiadania się. To też jest tak, że pomiędzy klubami wymieniacie się na przykład projektami. Możecie realizować projekt na przykład w poznańskim klubie, a na przykład ósmy swój we Wrocławiu. Zdecydowanie. To jest właśnie najlepsze w klubach Toastmasters. Na przykład jeśli są wakacje. Wyjeżdżam do znajomych w Krakowie, ale nie mam problemu, żeby iść na spotkanie do klubu Toastmasters, zadzwonić do kogokolwiek, numery są dostępne u nas na naszych stronach, umówić się po prostu, przyjść, wygłosić mowę i wtedy jestem oceniana przez mówców, których tak naprawdę nie znam. I może oni też zwrócą uwagę na coś, na co mnie zwróciły osoby, które mnie znają i widzą co tydzień. Wiem też, Minka, że pobiłaś rekord polski w spotkaniu demonstracyjnym. Natomiast o samym rekordzie to za chwilę będziemy mówić, ale powiedz mi, co to jest spotkanie demonstracyjne? Spotkanie demonstracyjne, inaczej u nas nazywane spotkaniem pokazowym, to specjalne wydarzenie, do którego przygotowujemy się przez bardzo długi czas tak naprawdę. Mówców i osoby funkcyjne wyznaczamy zdecydowanie wcześniej, tak żeby każdy doskonale przygotował się do swojej roli. No i oczywiście wielka kampania promocyjna, żeby jak najwięcej osób odwiedziło nasz klub. Twój rekord polski. Pochwalę się. Ile osób było na takim spotkaniu? 156. Niektórzy musieli siedzieć na schodach. Czyli byłaś bardzo brutalna. W jaki sposób to zrobiłaś? Sama nie wiem, ale myślę, że tego jak to nie jest zdrać trochę. Trzeba, wszyscy mówią zdrać. Trzeba się do tego zabrać zdecydowanie wcześniej, jakiś miesiąc. Teraz sama przygotowuję się do spotkania pokazowego, które jest za 2 tygodnie. W naszym klubie panuje już lekko nerwowa atmosfera, ponieważ wszyscy się już przygotowują i spełniają swoje role, które muszą wcześniej wypełnić i trochę mi pomóc oczywiście. A co robiłam? Po prostu trzeba dobrze zaprojektować plakaty, ulotki, przygotować zaproszenia, zebrać bazy kontaktowe, które są bardzo ważne. Na przykład warto rozesłać maile do wszystkich studentów, co nie jest trudna nauka. Wystarczy nawiązać współpracę z Centrum Promocji Informacji bądź z Biurem Karier.
Dodatkowo roznosiliśmy zaproszenia do różnych instytucji kulturalnych, edukacyjnych w Toruniu i nawiązywaliśmy współpracę z różnymi toruńskimi stowarzyszeniami. No, świetnie. I duża kampania na Facebooku, to bardzo dobrze oddziałuje. Czy Toastmasters w jakiś sposób kształtuje przedsiębiorczość studenta? Myślę, że tak, ponieważ przede wszystkim dzięki klubowi Toastmasters nauczyłam się rozmowy z innymi ludźmi i przekonywania ich do czegoś. I zauważyłam, że na przykład kiedy chodziłam na rozmowy kwalifikacyjne, potrafiłam bardzo dobrze przekonać do kogoś siebie właśnie. Co jeszcze? Przekonanie na przykład różnych osób, żeby pomogło jakoś w Twoich działaniach, nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami. Poza tym hasło Toastmasters jest już znane w Polsce, więc mówiąc, że należysz do tego klubu, od razu jakby przypisywana jest Tobie notka, że jesteś zaradną osobą, która wie, co robi i wie, jakie ma cele w życiu. Czyli zdecydowanie pomaga to studentom. Zdecydowanie. Czy jesteś typową studentką, która korzysta z życia studenckiego, czy bardziej jesteś zaangażowana właśnie takie koła naukowe, tak jak między innymi Toastmasters? Wiesz co, wszyscy zawsze się dziwią, w jaki sposób łączę te dwie cechy studenckie. Czyli jedna. Ponieważ nie jest problemem spotkanie mnie na toruńskiej sterówce wieczorami, a jednocześnie uczestniczę w wielu praktykach studenckich. Należę również do koła naukowego Public Relations przy moim wydziale. Pracuję, studiuję, robię tak naprawdę wszystko i na wszystko znajduję czas. Czyli jesteś kolejną studentką, która jest bardzo przedsiębiorcza, ma sporo czasu dla siebie. Powiedz mi, czy będę mogła reklamować jako dziewczynę do wzięcia? Nie, niestety nie. Z pewnością panowie nie będą mogli skorzystać. Ja tobie dziękuję za wywiad i mam nadzieję, że którego jest nasze spotkanie? 13 listopada. 13 listopada spotkamy się na spotkaniu demonstracyjnym na UMK na Wydziale Biologii. Tak. W sali numer 1. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.